Moi drodzy, z Waszych listów wynika, że wielu z Was cierpi na ból końcowego odcinka przewodu pokarmowego. Oczywiście hemoroidy, bo to właśnie o nich będzie dzisiaj mowa, potrafią zatruć życie nawet największego twardziela. Wbrew pozorom nie jest to wcale problem tylko tego jednego miejsca. Hemoroidy jest to choroba ogólnoustrojowa. Przyczyna leży głębiej. Jest to po prostu przewlekła, wczesna postać szkorbutu, czyli chroniczny niedobór witaminy C. Jeżeli nie ma w organizmie witaminy C w odpowiedniej ilości, to też nie produkuje się w naszym organizmie w odpowiedniej ilości jakości kolagen. Naczynia krwionośne stają się kruche i mało wytrzymałe. A wiadomo, że w tym miejscu jest zawsze większe ciśnienie, zwłaszcza, że wiele osób, które cierpią na hemoroidy, ma też zaparcia. Dlatego naczynia krwionośne, które są kruche, mało wytrzymałe, pękają, wybrzuszają się i powodują w tym miejscu ogromny ból. Pierwsza więc rzecz, którą trzeba zrobić, to przyjmować przez dłuższy czas duże dawki witaminy C. 10 gramów w tym przypadku to jest minimum. 10 gramów dziennie, oczywiście w dawkach podzielonych. Jak zażywać witaminę C, to już na pewno wiecie, a kto nie wie, to może sobie zawsze zerknąć na mój kanał na YouTube, gdzie jest filmik pod tytułem Jak zażywać witaminę C. Znajdziecie go tutaj pod tym linkiem. Oprócz witaminy C przyjmowanej przez dłuższy czas, kuracja ta powinna trwać minimum 3 miesiące, trzeba suplementować również L-lizynę, L-prolinę, koenzym Q10 i witaminy A, D, E i K. Terapia wewnętrzna swoją drogą, ale co zrobić, jak już tak bardzo boli? Dzisiaj pokażę Wam naprawdę prostą i bardzo skuteczną metodę, jak sobie z tym problemem samemu poradzić. Będzie trzeba zrobić tak zwaną oliwę czosnkową. Jak się do tego zabrać? Musimy się zaopatrzyć w dobrej jakości, najlepiej polski czosnek i będziemy potrzebowali 50 gramów ząbków czosnku obranych i wyciśniętych przez prask. Umieszczamy ten czosnek w szklanym słoiczku. Najlepiej posługiwać się drewnianą albo porcelanową łyżeczką. I następnie dodajemy do tego 200 ml naprawdę dobrej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. Zalewamy czosnek oliwą, najlepiej w takim wysokim słoiczku. Słoiczek należy zakręcić, dobrze nim potrząsnąć. Następnie wkładamy ten słoiczek w jakieś ciemne opakowanie. Może to być kawałek czarnego materiału. Można też znaleźć słoiczek z ciemnego szkła, brązowego, ale ponieważ o to trudno, to jest o wiele łatwiejszy sposób. Więc słoiczek wkładamy w taką, powiedzmy, ciemną szmatkę, jakieś ciemne opakowanie i pozostawiamy go na 2 tygodnie w ciemnym i ciepłym miejscu. Może być to po prostu szafka w kuchni. Tylko proszę pamiętać, że codziennie trzeba, a nawet kilka razy dziennie, należy tym słoiczkiem mocno potrząsać, żeby wyekstrahować z tych zgniecionych ząbków czosnku wszystkie substancje czynne. Przez 2 tygodnie one będą przechodziły do tej oliwy. Po 2 tygodniach należy ten płyn zlać, przefiltrować przez białą, czystą, bawełnianą szmatkę, wycisnąć porządnie i do otrzymanej w ten sposób oliwy z oliwek należy wycisnąć 5 kapsułek witaminy E. Każda z tych kapsułek powinna zawierać 200 mg witaminy E. I taką witaminę E w kapsułkach możecie kupić po prostu w aptece. I teraz co z tą oliwą czosnkową należy zrobić? Otóż każdego wieczora przed spaniem należy wziąć kawał zwykłej bawełnianej waty i z tej waty oderwać kawałek i uformować z niej czopek. Ten czopek z waty należy namoczyć tą oliwą z oliwek i umieścić w odbycie. I taki czopek powinien tam pozostawać przez całą noc. I tak należy robić przez 7 kolejnych nocy. Przez następne 7 dni będziemy robić coś innego. A mianowicie,
Też będą to czopki, ale z czegoś innego. Należy kupić w sklepie plaster świeżej słoniny o grubości mniej więcej 1,5 cm. To musi być świeża, niesolona słonina. I z tej słoniny będzie trzeba wykroić czopek mniej więcej wielkości kciuka. Tak powinien wyglądać ten czopek. O, w ten sposób. I przez kolejnych 7 dni taki czopek należy włożyć na całą noc do odbytu. Proszę się niczym nie martwić. Następnego dnia rano, czy z pierwszym wypróżnieniem, ten czopek zostanie oczywiście wydalony. I też przez 7 kolejnych dni wykrajamy takie czopki, oczywiście za każdym razem świeży, umieszczamy w odbycie i ma tam pozostawać przez całą noc. A kolejne 7 dni będzie to następna terapia. Będzie Wam potrzebny olej z kwiatów dziurawca. Jak zrobić olej z kwiatów dziurawca? Taki czerwony, jak tutaj widzicie na tym obrazku. Pokazałam już podczas mojego wykładu pod tytułem Naturalne metody na ból stawów. Wykład ten znajdziecie na YouTube. Nagrała go telewizja VTV. I tak przez kolejny tydzień należy wykonywać takie czopki z waty, nasączać je tym olejem dziurawcowym, tym prawdziwym czerwonym olejem dziurawcowym. Kto nie ma, no to oczywiście musi sobie go kupić od osoby, która zrobiła w tym sezonie. Nasączamy taki czopek olejem dziurawcowym i też należy go umieścić w odbycie. I też powinien tam pozostawać przez całą noc. Więc jak widzicie, robimy najpierw przez cały tydzień czopki z oliwy czosnkowej. Następnie przez kolejny tydzień czopki ze świeżej, niesolonej słoniny. I przez trzeci tydzień czopki z waty nasączonej olejem dziurawcowym. Już po kilku dniach takiego postępowania poczujecie znaczną ulgę. Ale jeżeli chcecie, żeby ten problem zniknął tak całkiem, do końca, to radzę Wam wykonywać jeszcze jeden bardzo prosty, a jakże pożyteczny zabieg. Otóż należy wieczorem, przed położeniem się do łóżka, nalać do głębokiej miednicy najzimniejszą wodę, jaka leci z kranu. I nie zastanawiając się długo, usiąść do tej wody gołą pupą. Liczymy powolutku do 60, następnie trzeba wstać, wytrzeć się ogrzanym na kaloryferze ręcznikiem, solidnie się wytrzeć, założyć bawełnianą piżamę i położyć się do łóżka. Jak myślicie, co taki zabieg daje? Otóż narządy miednicy i naczynia krwionośne miednicy ulegają skurczeniu, a jak położycie się do łóżka, ulegają rozszerzeniu. I takie właśnie obkurczanie i rozszerzanie naczyń krwionośnych powoduje, że wszystko tutaj w obrębie miednicy będzie o wiele lepiej ukrwione. I zobaczycie, jak pięknie ten zabieg wpływa nie tylko na znikanie hemoroidów, ale także będą Wam się wstępowały w nogi żylaki. To jest też świetny sposób na żylaki, znany od bardzo dawna. Jeżeli będziecie przez 3 tygodnie stosować po kolei czopki z oliwy czosnkowej, czopki ze świeżej, niesolonej słoniny i czopki z oleju dziurawcowego oraz przed snem jeszcze ten zabieg właśnie na siadówek w zimnej wodzie, po którym wykonacie sobie już leżąc w łóżku, na przykład te właśnie czopki, które tutaj Wam pokazałam, zupełnie zapomnijcie, że kiedyś mieliście hemoroidy. No ale jeszcze tego mało, więc pokażę Wam jeszcze, co możecie dla siebie zrobić. Otóż wiele osób, które cierpią na hemoroidy, ma również chroniczne zaparcia. Nie wszyscy oczywiście, ale co Wam szkodzi? Zastosujcie, to jest naprawdę pożyteczne dla każdego człowieka. Otóż pokażę Wam tak zwaną mieszankę śniadaniową. Jak taką mieszankę zrobić? Będą nam potrzebne płatki owsiane, płatki jaglane, otręby jęczmienne albo otręby owsiane, nasiona lnu, które musicie samodzielnie zmielić. Nie można kupować mielonych, tylko po prostu kupujecie całe nasiona lnu i proszę to zmielić w młynku do kawy. I trzeba będzie zrobić coś takiego. To jest mieszanina sproszkowanego ziela skrzypu, liści pokrzywy i ziela krwawnika w stosunku 1:1:1, czyli po prostu wszystkiego porówno. I jeszcze dwie przyprawy, a mianowicie majeranek i nasiona kminku, które też zostały zmielone bezpośrednio przed użyciem w młynku do kawy. I teraz jak to wszystko robimy? Do
takiej szklanej miski wsypujemy po kolei wszystkie składniki. Już Wam to pokazuję. Płatki owsiane, płatki jaglane lub jęczmienne mogą być. Taka mniej więcej filiżanka otrębów owsianych i też filiżanka zmielonych nasion lnu. Dwie duże łyżki stołowe sproszkowanych ziół, a więc ziele skrzypu, liść pokrzywy i ziele krwawnika. Jedna łyżka i druga łyżka. Te zioła mieliłam po prostu w młynku do kawy. I do tego dodajemy jeszcze dwie łyżeczki od herbaty majeranku i dwie łyżeczki zmielonych nasion kminku. I dwa. I teraz to wszystko dokładnie mieszamy. Musimy przygotować taką jednorodną mieszankę, tak zwaną śniadaniową. Robimy sobie od razu większą ilość, żeby było przynajmniej na kilka dni. I po dokładnym wymieszaniu przysypujemy to wszystko do słoika, który podpisujemy. Mieszanka śniadaniowa. I w takim słoiku przechowujemy tą naszą mieszankę śniadaniową. Dlaczego śniadaniowa? Oczywiście będziemy ją po prostu spożywać na śniadanie. Jak to zrobić? Do takiej miseczki śniadaniowej trzeba codziennie rano wsypać sobie 4 pełne łyżki tej naszej mieszanki. I teraz powinniśmy to zalać mlekiem, ale to musi być prawdziwe mleko. Czyli mleko od krowy szczęśliwej, która się pasła na pastwisku na słońcu. A najlepiej by było, żebyście wlali tutaj kwaśne mleko. Należy to wszystko dokładnie wymieszać i pozostawić na 10 minut. Po 10 minutach ta mieszanka jest gotowa do zjedzenia. Proszę powolutku ją spożywać, dokładnie przeżuwając każdy kęs. Osoby, które nie lubią mleka czy nie tolerują mleka, nie muszą zalewać tego mlekiem. Można to zalać letnią wodą albo nawet sokiem świeżo tłoczonym z jabłek. Te wszystkie własnoręcznie wykonane preparaty, a więc oliwa czosnkowa, czopki ze świeżej, niesolonej słoniny oraz czopki z oleju dziurawcowego pomogą Wam pozbyć się tych przykrych objawów. Ale oczywiście przy takim złożonym problemie kuracja musi być holistyczna, a więc przynajmniej 3-miesięczna kuracja terapeutycznymi dawkami witaminy C, a więc minimum 10 gramów dziennie, oczywiście w dawkach podzielonych. Dodatkowo przyjmowanie L-lizyny, L-proliny, koenzymu Q10 oraz witaminy A, D, E i K. Na siadówki co wieczór w zimnej wodzie. Spożywanie takiej oto mieszanki śniadaniowej, która zapobiegnie zaparciom. Da Wam na pewno efekt w postaci całkowitego wyleczenia, bo przecież właśnie o to nam chodzi. Szczegółowy opis wykonania wszystkich tych preparatów, a więc oliwy czosnkowej, czopków ze świeżej, niesolonej słoniny i czopków z oleju dziurawcowego znajdziecie jak zwykle w poście na mojej stronie na Facebooku, do której link macie w opisie. Oczywiście bardzo mile są też widziane Wasze relacje, w których opowiecie, jak sami wyleczyliście się przy zastosowaniu tych jakże prostych, naturalnych metod. Chodź, Meliska, chodź, chodź, Meliska, Meliska, zobacz, co pani tu ma. Czekaj, daj mi powąchać. No, co to jest? No. Meliska. No dobrze, dobrze, to już masz, masz.